Dzień dobry. My w sprawie syna Marka tutaj. Dzień dobry, dobrze, że państwo przyszliście. Proszę usiąść. Dziękuję. Jest pan Dudziak, włofista, nauczyciel Marka. Dobry. Dobry. Słucham. Ja wiem, panie dyrektorze, że Marek stwarza problemy, pracujemy nad nim, ale proszę szczerze powiedzieć, o co tutaj chodzi? Powiem państwu, że jestem bardzo zmartwiony zachowaniem Marka. Odkąd pojawił się w naszej szkole, zachowuje się agresywnie. Nic do niego nie dociera, ani rozmowy, ani prośby, ani groźby. Powiedziałbym nawet, że jest coraz gorzej. Proszę pana, ale to jest dobre dziecko. Dobre, ale łobuz. Porozmawiamy z nim, przegadamy sprawę, będzie wszystko w porządku. Marek to naprawdę fajny chłopak, tylko trochę porywczy. Tak jak mówiłem, przegadamy z nim, będzie chodził jak w zegarku. Ale to wcale nie chodzi o to, żeby on chodził jak w zegarku, tylko żeby był spokojniejszy i nie denerwował się. Ale tak jak mówiłem, przegadamy z nim. Dobrze, w takim razie jakie jest pani zdanie na temat zachowania syna? Spokojnie. Niech pan nie pyta spokojnie. Mamy. Spokojnie, spokojnie. Proszę pana, Marek to naprawdę dobre dziecko. On w życiu nie zrobił nic złego. Tak? To co my tutaj robimy? Marek. Nie, proszę, niech pan to zostawi. Co niech pan to zostawi? O co tu chodzi? Co ty, wy znowu macie za konszachty? Marek, no mów. Spokój się. Zamknij się. Ty potworze, przestań mówić tak do mojej matki. Marek, co ty Marek, oszalałeś? Co ty do mnie mówisz? Nie, nie będę spokojny. Proszę pana, mój ojciec to potwór. On bije nas, moją mamę i mnie. Proszę, niech nam pan pomoże. Proszę szczerstwa, nie będę tego słuchał. Porozmawiamy o tym w domu. Spokojnie, już dobrze. Już dobrze, zaopiekujemy się państwem. Jestem z ciebie dumny, że to powiedziałeś. Już dawno powinno było to zgodzić, ale ja się bałam. Zgłosimy to na policję. Teraz już będzie tylko lepiej. Strasznie się bałem powiedzieć, co robi mój ojciec. Gdyby nie Dudziak, pewnie nigdy bym się nie odważył. Teraz mam tylko nadzieję, że Chlebowski naprawdę pomoże mamie i mnie.